Podczas ostatniej sesji Rady Miasta jednym z tematów było przygotowane przez radnego Ignacego Czerzyka stanowisko dotyczące obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. To kolejne echa dyskusji, jaka przetoczyła się przez Polskę na temat postaci papieża Polaka po wyemitowaniu w TVN24 reportażu Franciszkańska 3. W odróżnieniu od posiedzenia Rady Powiatu, która miesiąc wcześniej przyjęła podobny dokument przez aklamację, podczas sesji miejskiej nie odbyło się bez kontrowersji i głosów sprzeciwu. Niektórzy z radnych kwestionowali sam fakt zajmowania się tego typu sprawą przez Radę Miasta. Znalazło to odzwierciedlenie w głosowaniu nad propozycją. 8 radnych zagłosowało za przyjęciem proponowanego przez radnego Czerzyka stanowiska. 1 osoba zagłosowała przeciw i 1 się wstrzymała. 10 radnych zrezygnowało z udziału w tym głosowaniu. Stanowisko zostało więc przyjęte, choć przewodnicząca Rady, Bożena Krygier, wyraziła swoje zdumienie tak dużym oporem wśród członków Rady wobec zagłosowania za projektem tej uchwały. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach doczekali się zakończenia inwestycji. W niedzielę, przy okazji obchodzonego w ubiegłym tygodniu Dnia Świętego Floriana, patrona strażaków, oficjalnie oddano do użytku nowy garaż, dzięki któremu Włostowicka Straż zyskała nowoczesną powierzchnię do przechowywania sprzętu ratowniczego. Póki co dzięki porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w pomieszczeniu garażowym we Włostowicach przechowywany jest także sprzęt zawodowych strażaków, którzy z uwagi na budowę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej muszą korzystać z różnych pomieszczeń w mieście. Ochotnicza Straż Pożarna Włostowice to prężna jednostka, która skupia 37 strażaków, ochotników, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu, wyszkoleniu oraz wyposażeniu w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy bierze czynny udział w akcjach ratowniczych, zarówno indywidualnych, jak i tych organizowanych i koordynowanych przez Puławską Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Proszę zastanowić się, czy jest w naszym mieście druga jakaś organizacja, która by zawsze w czasie wojny, niepokojów społecznych i różnych klęsk była wierna swemu miastu i jego mieszkańcom. Rangą, jaką cieszy się ta organizacja strażacka, jest niewątpliwie zasługą ludzi, którzy do tej organizacji należą od lat i znani są w mieście ze swojej ofiarności w walce z żywiołem, pracy społecznej, jak i umacnianiu samej organizacji, a także naszych władz, różnych szczebli i w różnych okresach, naszych przyjaciół z wielu instytucji i organizacji. Chciałem serdecznie pogratulować zrealizowania tej inwestycji, pogratulować i podziękować wszystkim, którzy byli w tą inwestycję zaangażowani od etapu planowania, pozyskiwania środków i wykonania tej inwestycji, tego garażu, która wzmocni waszą infrastrukturę. Ale w związku ze Dniem Strażaka chciałem wszystkim strażakom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Włostowicach pogratulować i podziękować za to wszystko, co robicie na co dzień. Dzisiaj jest zimno, wieje, pada deszcz, ale wy stoicie na straży, stoicie dzisiaj przed nami. Nie jest dla was to straszne, bo walczycie z różnymi żywiołami, nie tylko wiatru, ognia, wody, ale co pokazało chociażby ostatnia chwila też ogromnej niesprawiedliwości ludzkiej. Jako pierwsi stanęliście, pomogliście uchodźcom rok temu i działaliście bardzo długo. Także pokazujecie, że działacie w bardzo różnych obszarach. Miasto Puławy, mieszkańcy miasta darzą was ogromnym szacunkiem. Jesteśmy dumni, że mamy taką straż tutaj z nami. I należy pochylić głowy przed wszystkimi, którzy budowali ponad 100 lat tę straż. I pochylić głowy przed wami, którzy jesteście kontynuatorami tego dzieła niesienia pomocy. Ale przed wami, ale także przed wszystkimi, także waszymi rodzicami, waszymi rodzinami, także i rodzicami, ale i żonami, dziećmi, którzy wspomagają was, bo jest to ciężka służba i współtworzą wspólnotę, bo tworzycie niezwykłą wspólnotę, społeczność ludzi dobrej woli i wszyscy, którzy się do tego przyczyniają, są współtwórcami dobra. I za to dobro, jako prezydent, ale także mieszkaniec miasta, zaniesienie dobra i serca, dziękuję wam serdecznie, dziękuję. Drodzy druhowie, w dniu waszego święta i w imieniu pani starosty Danuty Smagi w swoim składam wam serdeczne życzenia jak najrzadszych wyjazdów i alarmów mimo wszystko,
No, na pewno bez tego się nie obędzie, ale życzę wam przede wszystkim zdrowia, no i przede wszystkim tej ważnej satysfakcji z tego, co wykonujecie właściwie w każdym dniu. A satysfakcji przede wszystkim i uznania wśród najbliższej społeczności, bo to ma ogromne znaczenie i ta satysfakcja wtedy się liczy dla was jako ochotników przede wszystkim. To najwyższa zapłata za waszą służbę. To o was mówią mieszkańcy, że jesteście ludźmi, którzy poświęcają bardzo często własny czas, ale także zagrożenie swojego życia. Dlatego tym bardziej przyjmijcie za to podziękowania w imieniu naszych mieszkańców, w imieniu całej Rady jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, życząc wam w dzisiejszym dniu dużo zdrowia, szczęście też nie zaszkodzi i bardzo rzadkich wyjazdów, ale ze wszystkich akcji bezpiecznych powrotów. Chciałbym na tym forum też wam, druhowie, podziękować za tą wyjątkową aktywność w tym ostatnim czasie, kiedy my zmieniliśmy swoją siedzibę. Bardzo często jesteście pierwsi na miejscu działań ratowniczych tutaj na terenie miasta i dzięki waszej pracy z całą pewnością można powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Puław przez to, że oddaliliśmy się troszeczkę od centrum w żaden sposób nie ucierpiało. Także wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o ruch społeczny, jakim jest ochotnicze pożarnictwo, to powiem państwu, że ja już ponad 30 lat służę i początkowo w Ochotniczej Straży Pożarnej Młodzieżowej Drużynie, później jako zawodowy strażak i mnie ciągle zaskakujecie swoją aktywnością, chęcią poświęcania swojego wolnego czasu, bardzo często kosztem swoich rodzin. No i oczywiście tym, co robicie w czasie działań ratowniczych, że kosztem również bardzo często własnego zdrowia narażacie się, żeby bezinteresownie pomagać drugiemu człowiekowi. Przypomnijmy, że zrealizowana z ubiegłorocznego budżetu miasta Puławy inwestycja pochłonęła blisko 240 tysięcy złotych. Działający od 2011 roku market budowlany należący do sieci Castorama ma być rozbudowany. Aby to się stało, potrzebna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecny dokument ogranicza powierzchnię handlową oraz dopuszczalną wysokość budynków. We wniosku inwestora znajdują się propozycje zmiany tych ograniczeń tak, aby móc lepiej i bardziej estetycznie wykorzystać użytkowaną przestrzeń. Pierwsze dyskusje na ten temat odbywały się już kilka lat temu. Urząd Miasta uzyskał opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej i Konserwatora Zabytków, a obecnie można zapoznać się z propozycją nowego planu zagospodarowania. Mieszkańcy swoje uwagi mogą składać do 6 czerwca. Po tym terminie w przypadku braku uwag nowy plan otrzyma Rada Miasta. Budowa węglowego bloku energetycznego elektrociepłowni przy Puławskich Zakładach Azotowych to jedna ze sztandarowych inwestycji spółki. Według ostatnich ustaleń jej koszt miał wynieść 1 200 000 000 zł, a uruchomienie planowano na październik ubiegłego roku. Jak się okazało, żadne z tych przewidywań nie były trafne. W ostatnich dniach Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy pozytywnie zaopiniowała propozycję zwiększenia budżetu o 30 milionów oraz określenie terminu realizacji inwestycji na 3 czerwca 2023 roku. Jak informuje spółka w komunikacie giełdowym, przyjęte zmiany wynikają z faktu realizacji kontraktów w niespotykanych do tej pory niekorzystnych warunkach pandemii oraz agresji Rosji na Ukrainę, co poskutkowało niemożliwym do przewidzenia wzrostem cen materiałów i usług. Elektrociepłownia ma spełniać najnowsze wymagania środowiskowe, a także zapewniać ciągłość zasilania energii elektrycznej oraz pary technologicznej na potrzeby zakładu. Kilka dni temu do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia w sprawie eksplozji przy ulicy Krótkiej w Puławach. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2020 roku, gdy wskutek wybuchu gazu doszło do pożaru i zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku tego zdarzenia zginęło starsze małżeństwo, a 39-letnia wtedy kobieta odniosła obrażenia. W toku śledztwa udowodniono, że zdarzenie nie mogło być przypadkowe. To właśnie Anna T., mieszkanka domu, w którym doszło do wybuchu, zdaniem śledczych celowo doprowadziła do tragedii. Prokuratura oskarża ją m.in. o zabójstwo oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia dużej liczby osób. Sąd już wcześniej zastosował wobec kobiety areszt tymczasowy. Oskarżona nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Może jej grozić od 12 lat pozbawienia wolności do nawet dożywocia.
Długo wyczekiwana inwestycja remontu kładki nad ulicą Głęboką nabiera kształtów. Z powodu trwających prac puławianie muszą się też liczyć z utrudnieniami drogowymi w tamtej okolicy. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. Jeden pas ruchu pod kładką w kierunku ulicy Zielonej został zamknięty. W związku z tym ruch samochodów odbywa się wahadłowo. Oczywiście ruch pieszych na samej kładce został całkowicie wstrzymany. Przypomnijmy, że w ramach trwającego remontu zostanie wymieniona nawierzchnia na całej długości kładki. Ponadto odtworzone zostaną betonowe gzymsy, nastąpi również wymiana balustrad. Planowo prace mają zakończyć się w drugiej połowie lipca bieżącego roku. Kładka nad ulicą Głęboką to jeden z reprezentacyjnych obiektów w Puławach, który od wielu lat czekał na remont. Przypomnijmy, że trwające prace modernizacyjne mają pochłonąć ponad 453 tysiące złotych. Sokoły wędrowne, które mają swoje gniazdo na kominie elektrociepłowni Puławskich Azotów, doczekały się potomstwa. To samiec i samica. Młode zostały już zaobrączkowane przez przedstawicieli Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Grupa Azoty Puławy pochwaliła się tym radosnym wydarzeniem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Budka lęgowa sokoła wędrownego pojawiła się w Puławach ponad 15 lat temu. Niedawno została przeniesiona do innego komina ze względu na wyburzenie starego. Pomimo to ptaki zaakceptowały nowe miejsce. Sokół wędrowny uważany jest za najszybszego ptaka na świecie. W sobotę jeden z nałęczowskich hoteli stanął w ogniu. Wcześniej rano zauważono pożar, do którego gaszenia ruszyło ponad 20 zastępów straży z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz okoliczni ochotnicy. Zgłoszenie wpłynęło do nas wczesnym rankiem w sobotę. Pożar zauważyli właściciele pensjonatu, którzy jako pierwsi zauważyli wydobywający się z pralni dym. Oni ewakuowali pensjonariuszy oraz osoby zatrudnione w pensjonacie. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce przyjechała straż pożarna. W sumie z pożarem walczyło ponad 20 zastępów straży pożarnej. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, zadbali przede wszystkim o bezpieczeństwo ratowników, o to, żeby drogi dojazdowe do tego pensjonatu były drożne, żeby straż pożarna mogła bezpiecznie i bardzo szybko dojechać na miejsce. Działaniami na miejscu kierował komendant powiatowy Policji w Puławach. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Romualda Twardowskiego w Puławach obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecie istnienia. Z tej okazji władze szkoły przygotowały okolicznościową uroczystość, którą uświetnią wybitni muzycy. Nasza szkoła w tym roku obchodzi 50-lecie swojej działalności. W 1973 roku na wniosek wizytator wojewódzkiego istniejące ognisko muzyczne zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia. Chciałbym zaprosić wszystkich sympatyków Państwowej Szkoły Muzycznej na uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia szkoły, które odbędą się 24 maja o godzinie 16. Uroczystości uświetnią Kamil Kruk, który zagra na pile koncertowej. Wystąpią orkiestra akordeonowa, akordeon band z Radomia pod kierunkiem Artura Miedzińskiego, a także jako gość specjalny wystąpi Edward Wolanin, profesor, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykona krótki recital z muzyką Chopina. Przy okazji przypominamy o trwającym naborze kandydatów do nauki w placówce. W miniony weekend w Młodzieżowym Domu Kultury w ramach akcji Żywa Biblioteka miało miejsce spotkanie z żywą książką. Żywe książki to osoby mające za sobą bardzo ciekawe, a czasem trudne doświadczenia życiowe, którymi poprzez rozmowę mogą podzielić się z innymi ludźmi. Często przykład ich życia i sposób, w jaki sobie z nim radzą, mimo przeciwności, daje silną motywację i wsparcie. W kameralnym otoczeniu zieleni w ogrodzie Młodzieżowego Domu Kultury każdy zainteresowany mógł na pół godziny wypożyczyć żywą książkę, porozmawiać, zadać pytania i poznać historię jej życia. Katalog Żywej Biblioteki obejmował listę osób, które doświadczyły bezdomności, depresji, żałoby po zmarłym dziecku, pomocy uchodźcom, zmiany wyznania, problemu autyzmu czy życia na emeryturze. Tak naprawdę to my wychodzimy do ludzi, ale tak naprawdę mam wrażenie, że to my na tym bardziej korzystamy. Bo nasze historie są w jakiś sposób trudne, w jakiś sposób zaskakujące, w jakiś sposób nieprzewidywalne i są na pewno naszą, czasem naszym krzyżem, czasem naszym problemem, czasem naszą po prostu historią. I my niesiemy je przez ileś lat ze sobą.
nie zawsze ktoś chce ich wysłuchać, bo one są zbyt tragiczne, zbyt niefajne, zbyt smutne, zbyt nudne. Jest po prostu wielki wybuch, tak? Tylko ten wielki wybuch zostawia lej po bombie. Rozwalasz relacje w rodzinie. Mhm. To jest moje doświadczenie depresji. No w opisie mojej książki przeczytasz, że osoba z depresją to nie jest osoba, która jest słaba, tylko to jest osoba, która była silna zbyt długo. Przyszła jakaś inna pani i zapytała, starsza pani, i zapytała, widać było, że ma takie doświadczenie albo sama, albo w rodzinie. I zadawała takie pytania, żeby się jak najwięcej dowiedzieć. Ona potrzebowała wiedzy. Więc w tym momencie ja zaczęłam opowiadać o farmakoterapii, o różnych lekach, z własnego niestety doświadczenia. Więc w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy takie leki, mamy takie leki, mamy takie leki, ale jeżeli mamy leki, które zmieniają nam to, co jest w mózgu, zmieniają na jakikolwiek sposób neurologiczną część, tak? To też często ma działanie, to się ładnie nazywa, neurodegeneracyjne, tak? Być może książka tak otwiera taką przestrzeń, w której człowiek się dzieli jakimiś swoimi własnymi trudnymi, problematycznymi sytuacjami, które się skonfrontował. No, u mnie jest tak, że ja uczyłem z nich swoją taką siłę do zmiany. Dzięki temu po prostu udało mi się wyjść z tego kryzysu bezdomności, wyjść z tej rodziny przemocowej. No i dzisiaj uważam, że to mi bardzo dużo pomogło w jakiś sposób w całej mojej działalności jako aktywisty, jako społecznika, jako osoby prowadzące na przykład organizację pozarządową, która wspiera osoby również w takim kryzysie. Pytają o różne rzeczy. No, większość z nas ma jakieś wyobrażenie o osobach w kryzysie bezdomności, czy o tych menelach, albo tych żulach, jak to ich określamy, że to jest jakiś stracony materiał, że gdyby się zabrali do pracy, to oni by po prostu na pewno coś zmieniło. Niestety tak to nie wygląda. Często to są osoby, które nie są, doprowadziły się do tego, że chciały być bezdomne, bo to było ich marzenie życiowe, albo stały się takie, bo po prostu przez przypadek, nie wiem, wyszły z domu i nigdy nie wróciły. Często to są osoby, które w jakiś sposób życie przymusiło do tego. I ludzie pytają, dlaczego w ogóle warto być bezdomnym, dlaczego w ogóle ktoś może zdecydować na bycie bezdomnym, dlaczego, jak w ogóle wyjść z bezdomności, co to znaczy być w ogóle bezdomnym, co je bezdomny, gdzie mieszka bezdomny, jaki jest smak, jaki jest zapach nawet z bezdomnego, to też jest rzeczy do opisywania. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie, ale spotkanie się już z osobą, która wyszła z takiego kryzysu, bo wśród 30 363 osób, na przykład zaledwie 9% przestaje być bezdomnymi, a sporo z tych 9% na przykład wraca z powrotem. Bo trudno, łatwo się stać, trudniej z tego wyjść. I są bardzo ciekawi, jak wygląda taka podróż od miejsca. Niektórzy podobają to romantycznie, że to jest tak jakby osoba, która jak włóczyki bierze ze sobą tabołek i podróżuje od miejsca do miejsca. Śmiem rozczarować, że są tacy, ale chyba ich niewiele przeżyło. Ale też są bardzo ciekawi na przykład z czym, z kim i z czym taka osoba się boryka, jak później budować relacje, jak później trafić do domu, jak zbudować dom. Czy osoba, która wychodzi z kryzysu, dostając dom, przestaje być bezdomna? Nie. Od razu to można też skwitować, że posiadanie domu nie znaczy, że po prostu będziemy w stanie go uszanować. No i to takie przybliżenie tematu, który jest, ma bardzo dużo wyobrażeń, bardzo dużo takich niedomówień, żyjemy w jakimś takim przekonaniu albo kolorycie, że gdzieś tam ich widzimy, resztę sobie dopowiadamy i chodzi o odczarowywanie pewnej sprawy. I czy w ogóle warto pomagać bezdomnym? Też takie rzeczy się pojawiają. Pierwszy raz w życiu jestem żywą książką, bo ta inicjatywa dopiero zawitała do Puław, chociaż znana była w Polsce, ja słyszałam o tym i intrygowało mnie to, bo to naprawdę jest znakomity pomysł. Ale ja doświadczam tego po raz pierwszy. Nie mogę powiedzieć, że się tego bałam, ale jest to impreza dużego ryzyka. Nie wiadomo, jak dużo osób przyjdzie i będzie zainteresowanych rozmową i jak te rozmowy się potoczą. Czy będą przyjemne, czy nieprzyjemne. Jak głęboko będą wchodzić ludzie z pytaniami. Albo w jak dalekim stopniu będę zmuszona do monologu. No cóż, ja mogę powiedzieć, że więcej było na pewno z mojej strony monologu, bo ja jestem trochę gaduła. Jak już mnie ktoś nakręci na dany temat, to mogę dosyć długo mówić. I tak się szczęśliwie dla mnie złożyło, że moja niemal 8-letnia emerytura związana była z
bardzo wieloma nowymi doświadczeniami, nowymi znajomościami, nowymi obszarami zainteresowań, nową wiedzą, którą zdobyłam. Także jest o czym opowiadać i zachęcać do takiej aktywnej postawy innych seniorów. A pytano mnie chociażby o to, czy to przejście z zawodowej aktywności w bycie w stanie spoczynku zawodowego, czyli bycie seniorem, czy to jest przejście traumatyczne, trudne, jak się do tego emocjonalnie podchodzi, bo generalnie słyszymy bardzo różne opinie i ja mogę mówić o swoim doświadczeniu i mogę opowiadać o zasłyszanych doświadczeniach, ale tak naprawdę każdy swoją książkę pisze i swoje doświadczenia na dany temat. Można tylko powiedzieć, że warto nie zasklepiać się w sobie i w czterech ścianach, żeby zachować aktywność jak najdłużej. Organizatorem akcji była Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że w przyszłości biblioteka będzie organizowana ponownie. Zespół Pieśni i Tańca Powiśle imienia Kazimiery Walczak-Mamci obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Już w najbliższy weekend w Puławach odbędą się wydarzenia związane z tym niezwykłym jubileuszem. W sobotę w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika zaplanowano uroczystą galę jubileuszową. Początek wydarzenia o godzinie 17. Wstęp na wydarzenie będą miały osoby z zaproszeniami. Oprócz tego będzie możliwość śledzenia uroczystości za pośrednictwem serwisu YouTube w transmisji udostępnionej przez Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika. Dzień później, w niedzielę 28 maja, zespół zaprezentuje się w otwartym koncercie przed puławską publicznością. Szanowni Państwo, są takie chwile, czy to w życiu ośrodka kultury, czy w życiu całego miasta, że przykłada się do niego niewyobrażalną wagę i znaczenie. Niewątpliwie jednym z takich dni, takim świętem jest jubileusz 70-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca imienia Kazimiery Walczak-Mamci, zespół pod nazwą Powiśle. Szanowni Państwo, to duma nie tylko ośrodka, to duma nawet nie tylko Puław, to zaszczyt mieć taki zespół, który znany jest w województwie i w całym kraju. To zaszczyt jest zarządzać takim zespołem, który jest znany, lubiany, który nas uwrażliwia, który nas wzrusza do łez, który pokazuje sztukę ludową na najwyższym poziomie. 28 maja, szanowni Państwo, tu na tej sali odbędzie się koncert jubileuszowy Powiśle Puławianom. Serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam, bo to jest święto całego ośrodka, ale również i Puław. Świętujcie z Powiślem, Szanowni Państwo, bo warto. Serdecznie zapraszam. Podczas koncertów nie zabraknie uroczystego poloneza oraz wielu niespodzianek przygotowanych przez zespół i dla zespołu. W roku jubileuszowym Powiśle liczy około 160 członków zrzeszonych w 5 grupach wiekowych. Thank you.
Od 1 czerwca Puławskie Azoty zwiększają produkcję nawozów i chemikaliów, poinformowała spółka w swoim komunikacie. Jak wynika z przekazanej informacji, o ponad 100% w stosunku do ostatniego roku wzrośnie produkcja saletry amonowej, roztworu saletrzano-mocznikowego oraz mocznika z przeznaczeniem na płynne roztwory. Decyzja zarządu podyktowana jest poprawiającą się sytuacją rynkową w obszarze popytowym oraz surowcowym. Branża nawozowo-chemiczna jest jedną z tych gałęzi przemysłu, która bardzo mocno odczuła skutki turbulencji gospodarczych związanych z agresją Rosji na Ukrainę i nałożonymi sankcjami na Moskwę. W Puławskich Azotach skutkowało to czasowym ograniczeniem produkcji w wielu obszarach. Kilka dni temu wznowiono produkcję melaminy, która została zawieszona kilka miesięcy wcześniej. Teraz zdecydowano o zwiększeniu wytwarzania nawozów i chemikaliów. Sytuacja Grupy Azoty Puławy od dawna niepokoi wiele osób, w tym polityków i parlamentarzystów. Michał Krawczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, który był obecny m.in. na protestach związkowców, postanowił zaangażować się w sprawę. Po nieskutecznych próbach uzyskania informacji z Ministerstwa Aktywów Państwowych na temat działań w sprawie Puław zdecydował się na przekazanie swoich wątpliwości Najwyższej Izbie Kontroli. W ostatnich dniach dobiegły nas dwie bardzo niepokojące informacje. Jedna bardzo zła, dotycząca wyniku finansowego całej spółki, całej grupy Azoty, ale także zakładów azotowych Puławy. Wiemy, że zakłady azotowe Puławy odnotowały w pierwszym kwartale tego roku historyczną stratę 280 milionów złotych straty. Do tego doprowadziły lata ostatnie zarządzania spółką przez bardzo często nominatów partyjnych, ludzi, którzy, jak mówią nam pracownicy, jak mówią nam związkowcy, nie są w stanie podjąć żadnej merytorycznej dyskusji z pracownikami i nie są w stanie wyjaśnić tego, co się w spółce dzieje, a 280 milionów złotych straty w pierwszym kwartale tego roku jest najlepszym dowodem na to, że dzieje się bardzo źle. A druga niepokojąca bardzo informacja, to jest informacja, która pokazała się w przestrzeni medialnej, której nikt oficjalnie nie zaprzecza o tym, jakoby zakłady azotowe Puławy miały być sprzedane i miały być kupione przez państwowy koncern Orlen. Nikt nie chce tej informacji oficjalnie potwierdzić, nikt nie chce odpowiedzieć, na jakich zasadach miałoby to się odbyć. W związku z tym, że nikt nie jest w stanie podjąć dyskusji na temat potencjalnej sprzedaży zakładów azotowych oraz przyczyn ogromnej straty finansowej w pierwszym kwartale tego roku, zdecydowałem o złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli, wniosku o przeprowadzenie kontroli w zakładach azotowych Puławy. Zwracam się o kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze, przeprowadzenie doraźnej kontroli w zakresie celowości, rzetelności, legalności oraz gospodarności umów zawieranych przez Grupę Azoty w zakresie zakupów oraz sprzedaży surowców strategicznych, gazu, energii i węgla. Ponieważ wiemy, to pojawiało się w moich rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych, pracowników, ale także w doniesieniach medialnych, że najprawdopodobniej doszło w spółce do zawarcia niekorzystnej dla spółki umowy na zakup gazu. Wnoszę także o dokonanie kontroli umów zawieranych i realizowanych w zakresie sprzedaży melaminy i kaprolaktamu, powodów wyłączenia produkcji melaminy i kaprolaktamu przez zakłady azotowe Puławy dwukrotnej w wakacje w lipcu zeszłego roku i wiosną tego roku, procedury negocjacyjnej dotyczącej ceny zakupu benzenu, procesów sprzedaży produktów wytwarzanych przez zakłady azotowe Puławy, sposobu weryfikacji faktycznych potrzeb spółki, gospodarności prowadzonej gospodarki finansowej przez spółkę, trybu oraz kryteriów wyboru dostawców oraz odbiorców surowców, o których wspomniałem, oraz produktów, celowości oraz gospodarności ewentualnych planów sprzedaży zakładów azotowych Puławy spółce Orlen. To jest odpowiedź na to pytanie, musimy uzyskać jak najszybciej, tak żeby uciąć wszystkie medialne spekulacje, tak żeby ktoś w końcu odpowiedział, czy takie rozmowy i czy takie plany, czy takie rozmowy są prowadzone i czy takie plany w spółce jednej lub drugiej są. Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa już po raz kolejny zorganizowała piknik rodzinny Dzień Małego Odkrywcy. Na wszystkich uczestników czekały m.in. zadania sprawnościowe, możliwość pogrania w kapsle czy wzięcia udziału w grze terenowej. To takie nasze święto, które robimy w okolicach Dnia Dziecka, żeby zaprosić naszych sąsiadów, naszych absolwentów, ale przede wszystkim naszych podopiecznych i pacjentów. To jest takie miejsce, gdzie każdy czuje się bezpiecznie, nikt nie jest oceniany,
spędzamy czas przede wszystkim na mądrych aktywnościach, czyli mamy grę terenową, mamy trochę zadań sprawnościowych. W pikniku Małego Odkrywcy ważne jest to, że organizujemy go wspólnie ze szkołą, tak zwaną piątką, z puławskimi harcerzami, z liceum katolickim, bo to właśnie wolontariusze z tych szkół pomagają nam zadbać o dzieciaki. A po drugie, nasi pracownicy wcześniej lub później prowadzą warsztaty w tych szkołach, przygotowując młodzież do pracy z autystami czy do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Podczas pikniku można było także wziąć udział w ćwiczeniach pierwszej pomocy czy obejrzeć z bliska policyjny radiowóz. Marek Makuch, znany w Puławach uczestnik licznych projektów artystycznych, zmarł po długiej chorobie w wieku 69 lat. Znany był m.in. z występów w zespole Bajm w latach 80., a do niedawna także w Old Klezmer Trio, które tworzył m.in. z niedawno zmarłym Mariuszem Oleśkiewiczem. W ostatnich latach często pojawiał się na licznych imprezach charytatywnych i patriotycznych. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach po 3-letniej przerwie powrócono do idei organizacji pikniku poświęconego rodzinie. Do Puław przyjechały m.in. rodziny wychowanków, by wspólnie z nimi uczestniczyć w wielu atrakcjach, które organizatorzy przygotowali w czwartkowe przedpołudnie. Na uczestników czekali m.in. ratownicy medyczni, którzy zorganizowali pokazy i kurs pierwszej pomocy, który kończył się zdobyciem certyfikatu. Specjalnie dla wychowanków zostały zaprezentowane motocykle, a to dlatego, że w placówce wychowankowie mogą zdobyć wykształcenie związane m.in. z mechaniką, a do gry w szachy namawiał młody puławianin Damian Hałas, który ma już na swoim koncie sukcesy ogólnopolskie. Wracamy po 3 latach. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to jest specyficzna instytucja poświęcona młodemu człowiekowi, który wymaga specjalnych oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych. Natomiast ten człowiek, który przebywa tutaj w okresie najczęściej od 13 do 18 roku życia, natomiast średni pobyt to jest około 2 lat, wychodzi opuszczając naszą placówkę do domu rodzinnego. Dlatego zapraszamy przedstawicieli tego domu rodzinnego, rodziców, dziadków, rodzeństwo, dlatego że no to oni od nas przejmą tych wychowanków i to już oni będą kontynuowali no, oddziaływania względem naszych podopiecznych, żeby no, nie wchodzili na drogę przestępstwa, żeby zafunkcjonowali w społeczeństwie no, zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Mam taką nadzieję, że ta inicjatywa wróci już na dobre do kalendarza wydarzeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach. Od lutego, już taka prywata, kiedy nastąpiła zmiana dyrektora w ośrodku, jesteśmy otwarci na społeczeństwo, różnego rodzaju inicjatywy. Nie jest to jedyna, nie jest też pierwsza i ostatnia, więc wychodzimy też do otoczenia lokalnego, żeby zobaczyć, że no, ta młodzież to nie są groźni przestępcy, czy nie wiadomo, prawda, kto, tylko są to fajni, wartościowi nastolatkowie, którzy w dotychczasowym miejscu zamieszkania, w dotychczasowym środowisku rodzinnym czy lokalnym, społecznym, mieli problemy z zafunkcjonowaniem i że można z nimi jak najbardziej porozmawiać, prezentują bardzo wysoki poziom kultury, są bardzo empatyczni, niektórzy mają wiele talentów, więc chcemy, żeby też no, społeczeństwo się o tym przekonało. Przypomnijmy, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach to placówka, która w naszym mieście funkcjonuje od 1962 roku. Imprezę, która miała na celu integrację rodzin wychowanków i kadry pedagogicznej, patronatem honorowym objęła minister rodziny i polityki społecznej. Miejski Zakład Komunikacji nie będzie mieć nowego prezesa. Tę funkcję od 15 czerwca nadal pełnić będzie Iwona Kuś. Jest to wynik rozstrzygnięcia rozpisanego niedawno konkursu na to stanowisko. 1 czerwca szefowa puławskiego przewoźnika została odwołana przez Radę Nadzorczą w związku z przepisami, które zakazują osobom pełniącym funkcje w zarządach spółek publicznych prowadzenia działalności gospodarczej. O odwołaniu prezes MZK zdecydowało 20 tysięcy złotych, które w ubiegłym roku Iwona Kuś zarobiła prowadząc działalność księgową. W związku z tym Rada Nadzorcza MZK musiała rozpisać nowy konkurs na stanowisko prezesa spółki. W postępowaniu konkursowym zgłosiła się dotychczasowa prezes i jej kandydatura została zaakceptowana. Iwona Kuś została prezesem MZK w styczniu 2022 roku. Wcześniej pełniła funkcję głównej księgowej puławskiego przewoźnika. Tylko kilkanaście dni zespół drugoligowej Wisły Puławy pozostawał bez trenera. Po zakończeniu ponad 3-letniej współpracy z Mariuszem Pawlakiem, zarząd drugoligowca podjął decyzję o zatrudnieniu szkoleniowca, o czym poinformował w swoich mediach społecznościowych. Jak czytamy na stronie internetowej Wisły, Michał Piros pomimo młodego wieku ma już 15-letnie doświadczenie trenerskie. Przez ostatnie 3 lata prowadził samodzielnie Legionowie. Co prawda bez sukcesu w postaci awansu, ale w każdym z sezonów ocierał się wraz z zespołem o promocję do wyższej ligi. W sezonie 2020-2021
2021 uplasował się na trzecim miejscu, a w dwóch kolejnych zakończył rozgrywki na drugiej lokacie. Statystyki trenera Michała Pirosa są imponujące, bo na 109 rozegranych spotkań 61 razy jego zespół wygrywał, 25 razy remisował i doznał 19 porażek. Efektem jego poczynań było zdobycie 208 punktów. Nowy szkoleniowiec Wisły uczestniczył w wielu stażach trenerskich, m.in. w Hannoverze 96, Dinamie Zagrzeb, Birmingham City czy AS Roma. Trener jest także specjalistą przygotowania motorycznego. Aktualnie jest uczestnikiem jednego z kursów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Michał Piros z Wisłą związał się roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Puławskie Nadleśnictwo zaprosiło mieszkańców na dzień otwarty, który odbył się w minioną sobotę. Wszyscy chętni mogli zapoznać się z tym, jak wygląda praca leśnika od kuchni. Pracownicy Lasów Państwowych pokazali, jak wygląda monitorowanie przeciwpożarowe, a także zastosowanie sztucznej inteligencji w ich pracy. Podczas dnia otwartego odwiedzający tego dnia siedzibę Lasów Państwowych przy Alei Czyżyńskiej w Puławach zapoznali się z pracą Straży Leśnej, a także z narzędziami służącymi do znakowania drewna, jakimi na co dzień posługują się leśniczowie i nadleśniczowie. Nie zabrakło także wskazówek dotyczących np. zagubienia się w lesie i co w takiej sytuacji robić. Imprezę podsumował poczęstunek, mistrzowska grochówka, a także pieczone kiełbaski wprost z ogniska. Przez cały czas trwania imprezy odbywały się warsztaty tworzenia leśnej biżuterii. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował we wtorek festyn Więcej Mocy, Stop Przemocy. Inicjatywa została zorganizowana w ramach projektu Siła jest w nas. Wszyscy ci, którzy przybyli do Puławskiej Mariny, mogli podziwiać przygotowane występy artystyczne czy uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach i konkursach. Dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkowe. Jest to spotkanie wielu organizacji, wielu instytucji, wielu osób dobrej woli, którzy chcą szerzyć ideę przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby szczególnej troski, osoby, które w naszej społeczności lokalnej mogą doznawać przemocy, nie są w stanie sobie z tym sami poradzić. Dlatego też istotne jest, żebyśmy podejmowali takie działania, edukowali społeczność lokalną, a także integrowali ją w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Dzisiejsze wydarzenie, festyn integracyjny, finansowane jest w całości w ramach projektu Siła jest w nas, a projekt finansowany jest z grantów norweskich. Wydarzenie to rozpoczyna kampanię Więcej mocy, stop przemocy. Stop przemocy wobec osób szczególnej troski, czyli osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Osób szczególnej troski dla nas w zakresie pomocy społecznej. Osób, dla których budowany jest system wsparcia instytucjonalnego, wsparcia organizacji pozarządowych w naszej społeczności lokalnej. Cieszę się, że tyle osób zaszczyciło nas swoją obecnością, że oprócz naszych partnerów jest wielu uczestników, osób starszych, są uczniowie ze szkół, są mieszkańcy miasta Puławy, którzy szerzą ideę przeciwdziałania przemocy. Jest mi niezmiernie miło, że to wydarzenie tak wygląda. Nasi partnerzy to nie tylko wykonawcy, których Państwo słyszycie na scenie, ale to też wystawcy. To są instytucje, które w ramach swojej działalności wytwarzają różnego rodzaju dzieła. Jest to Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, który pokazuje to, co robi w ramach terapii zajęciowej. Jest to nasz partner projektu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który też przygotował różnorodne wytwory, ale też upiekł pierniczki, ciasteczka ze znakiem stop, czyli ciasteczka, które potwierdzają ideę dzisiejszego spotkania. Więcej mocy, stop przemocy. Mamy też przedsiębiorców. Mamy market budowlany Leroy Merlin, który wielokrotnie wspierał nasze działania społeczne w ramach działań fundacji, jak również wolontariatu pracowniczego. Oni też przekazują na rzecz uczestników różnorodne gadżety, a także informują o tym, co robią. Poza tym mamy tutaj, gościmy Kuźnię Formy, która przeprowadzi zajęcia sportowe dla naszych uczestników. Gościmy również Komendę Powiatową Policji i Zespół Interdyscyplinarny, który merytorycznie może nam powiedzieć o tym, jak przeciwdziałać przemocy, jak założyć niebieską kartę, jak wspierać osoby, które tej przemocy doznają. A biorąc pod uwagę, że właśnie zmienia nam się ustawa i nie będziemy mieć już przemocy w rodzinie, ale przemoc domową, która będzie obejmowała swoim wsparciem dużo szerszy zakres osób, które takiej przemocy doznają. Idea jest bardzo
słuszna, dlatego że mamy wśród nas osoby wykluczone, często samotne, starsze i wychodzimy naprzeciw dzisiaj właśnie nim, tym osobom, żeby je integrować, bo integracja poprzez zabawę, poprzez bycie wspólne, no to jest podstawowa potrzeba człowieka, być z kimś. I dzisiaj to zorganizowaliśmy, zorganizował to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za co im bardzo dziękuję. Są to środki zewnętrzne z grantu norweskiego, także miasto to, także nic tutaj też nie kosztuje miasto, tylko Norwegię. I przede wszystkim widzimy całe spektrum organizacji pozarządowych skupionych wokół tej idei pomocy drugiemu człowiekowi. I to buduje. I to jest ta siła w nas, te osoby, które tutaj są, te organizacje, uczestnicy, dużo jest młodzieży, dużo jest osób starszych, dużo osób, które też potrzebują naszej opieki. Ale integrujemy się z nimi, jesteśmy z nimi i myślę, że takie festyny, takie wydarzenia są bardzo w naszym mieście potrzebne i budujące dla naszego miasta, bo jest to nieodzowna część każdej społeczności, także Puław. Koszty organizacji festynu pokrywają dotacje z tak zwanych małych grantów norweskich. Przed Wielkim Sobotnim Koncertem w Puławskim Ośrodku Kultury na Placu Chopina mieszkańcy Puław dali się zaprosić do niezwykłego ogrodu księżnej Izabeli, który został przygotowany przez Piotra Marca wraz z uczniami. Ogród księżnej Izabeli rozkwitł pięknymi dworskimi tańcami i zabawami. Oprócz doznań wizualno-zabawowych, odwiedzający w tym czasie Plac Chopina mogli spotkać się także z grupą Bel Riguardo z Lublina, która w przygotowanej przez florystów scenerii poprowadziła zabawy dworskie oraz konkursy. Dzisiaj na placu próbujemy odtworzyć klimat Izabeli Czartoryskiej, tak jak najbardziej epokę baroku, takie stylizacje, taką modę tamtych czasów, ale też chcemy pokazać, jak dawniej wyglądały takie obyczaje, czyli taki cały entourage dworski, jak na przykład księżna sobie spacerowała po ogrodach, były też ogrody letnie, słynęły z tego z zabaw tanecznych, także pokażemy, jak dawniej tańczono i mam nadzieję, że też znajdą się chętni, którzy się włączą do tej naszej wspólnej zabawy tanecznej. Ale specjalizujemy się w takiej żywej historii, czyli rzeczywiście odtwarzanie obyczajów dawnych, tańca, historii, też często robimy spektakle historyczne, wykłady, warsztaty, także tego typu działania. Grupa zaprezentowała także tańce z epoki i żywe obrazy. Temat remontu Pałacu Marynki pojawia się co jakiś czas w puławskiej przestrzeni publicznej. Jest szansa na to, że zabytkowy budynek doczeka się odświeżonego wyglądu. Urząd Miasta rozstrzygnął bowiem przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pałacu wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Postępowanie przetargowe ogłoszone przez puławskich urzędników cieszyło się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Swoje oferty zgłosiło aż 11 firm. Ostatecznie zadanie opracowania dokumentacji dla remontu zabytkowego pałacu przypadnie w udziale kieleckiej firmie MG Projekt. Ten przedsiębiorca będzie musiał ustalić dokładny zakres robót, a także ich kosztorys. Przypomnijmy, że kilka lat temu obiekt Pałacu Marynki trafił pod zarządzanie miasta Puławy. Od tego czasu urząd czyni starania o wyremontowanie zabytkowego obiektu. Z uwagi na duży zakres prac nie jest to jednak proste zadanie. Niespodzianki nie było. Tak można podsumować przebieg czwartkowej sesji absolutoryjnej Puławskiej Rady Miasta. Prezydent Paweł Maj nie uzyskał wotum zaufania od radnych, nie udzielono mu także absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Głosowania poprzedziły debaty, w których głos zabrali przedstawiciele mieszkańców miasta, a później członkowie rady. Wcześniej jednak odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, organu kontrolnego dla samorządów i ta opinia była dla prezydenta Maja korzystna. Włodarz naszego miasta nie mógł liczyć na równie dużą przychylność większości członków rady. Wśród głosów radnych przeważały słowa krytyki pod adresem prezydenta miasta. Padały zarzuty ogólne, takie jak na przykład brak wizji zarządzania miastem, jak również bardziej konkretne, na przykład krytykujące decyzje o wyłączaniu lamp w nocy, czy dwukrotne podwyższanie stawek za wywóz odpadów komunalnych w zeszłym roku. Prezydent Maj odpierał wszystkie zarzuty, tłumacząc swoje decyzje m.in. trudną sytuacją finansową oraz demograficzną Puław. W trakcie kilkugodzinnych obrad poruszono właściwie wszystkie kwestie dotyczące zarządzania miastem. W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania za głosowało zaledwie 3 radnych, aż 15 członków było przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Sytuacja dla prezydenta Maja nie wyglądała lepiej, jeśli chodzi o absolutorium z tytułu wykonania budżetu. W tym głosowaniu za było 3 członków rady, 13 radnych było przeciw, zaś 4 osoby wstrzymały się od głosu. W ubiegłym tygodniu w Kiszyniowie odbywały się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17. W zawodach wzięła udział liczna grupa zawodniczek z Polski, wśród których znalazła się reprezentantka Wisły Puławy Marianna Góra.
Puławianka startowała w kategorii U15, gdzie z wynikiem 152 kg wywalczyła brązowy medal. Mariannie składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszego rozwoju sportowej kariery i kolejnych sukcesów. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma nowego prezesa. We wtorek tę funkcję objął Dariusz Dąbrowski, który zastąpił na stanowisku zarządzającego spółką dotychczas Bernarda Rutkowskiego. Nowy prezes w swoim CV ma m.in. członkostwo w zarządzie analogicznej spółki w Warszawie. W końcowym etapie rekrutacji musiał pokonać aż 11 kontrkandydatów. Jednocześnie, zgodnie z wydanym przez MPWiK komunikatem, wygasł mandat członka zarządu Wiesława Duklewskiego, który zarządzał spółką do czasu wyboru nowego prezesa. Przypomnijmy, poprzedni prezes MPWiK został odwołany na skutek przepisów zakazujących osobom pełniącym funkcje w zarządach spółek publicznych prowadzenia działalności gospodarczej. Podobna sytuacja miała miejsce w Płaskim MZK, tam jednak prezes Iwona Kuś po odwołaniu z funkcji wystartowała w ponownym konkursie i wygrała to postępowanie. Trwający od maja remont zabytkowej kładki nad ulicą Głęboką dobiegł końca. Kierowcy mogą już bez przeszkód korzystać z przejazdu pod kładką. Przypomnijmy, że na czas prac remontowych ruch w tym miejscu odbywał się wahadłowo. Puławski Zarząd Dróg Miejskich poinformował we wtorek o przywracaniu standardowego przejazdu. Kładka łącząca teren Domku Greckiego z kompleksem pałacowo-parkowym została poddana gruntownej modernizacji. W ramach prac wymieniano nawierzchnię na całej długości kładki i odnawiano betonowe gzymsy i balustrady. Zgodnie z planami prace miały zakończyć się w drugiej połowie lipca. Remont zgodnie z wynikami przetargu miał pochłonąć blisko 453 tysiące złotych. Wykonawcą inwestycji jest firma Mostkol. Kolorowe, malowane obiekty coraz częściej cieszą oczy mieszkańców Puław. Do tego ruchu swoją cegiełkę dołożyły dzieci biorące udział w półkoloniach organizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury Empik. Hala garażowa przy ulicy Kopernika została ozdobiona w motywy kosmiczne. Dzieci z półkolonii z Osiedlowego Domu Kultury Empik malują ścianę garażową. No, wkomponujemy się trochę w cały taki cykl malowania i śmietników, i garaży, i wolnych ścian na osiedlu, żeby poprawić estetykę. A przy okazji dzieci mają świetną zabawę. Pod okiem tutaj fachowca malują sprayami i wałeczkami różne ozdoby, ponieważ to jest ulica Kopernika, więc są motywy takie związane z kosmosem, jakieś planety. Ja myślę, że to też jest świetna taka lekcja edukacyjna dla dzieci, że same coś tutaj włączają się, tak, w jakąś akcję i no myślę, że może później już nie będą same mazać po ścianach. Dla nich jest fajna zabawa. Mają oczywiście jakieś tam rękawiczki, fartuszki, żeby się nie pobrudziły, ale no może się nie uniknie, ale... No ale myślę, że są zadowolone. Bardzo chcielibyśmy podziękować sponsorom, firmy, które współpracują z administracją osiedla Niwa Norwida i Gościńczyk. Bardzo nas wsparły finansowo, żeby ta akcja mogła przebiec. Wspomogło nas przedsiębiorstwo robót drogowych w Puławach, hurtownia elektryczna LPE w Puławach i przedsiębiorstwo Cholewa i spółka z Końskowoli. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Mi się podoba, że będziemy mogli coś samemu nasprayować i wiele ludzi będzie mogło to obejrzeć. Bardzo tu jest fajnie. Malować nie jest tak trudno. Jak ma się siłę, to po pierwsze. I po drugie, ma się do tego talent. No bo jak się skojarzy, no to jest trochę spora szansa, że można to zrobić. To jest bardzo fajnie, ale żeby to nie jest takie trudne, jak się włoży z tego bardzo dużo wysiłku, to wtedy nie jest aż tak trudno. Była to jednorazowa akcja organizowana w ramach półkolonii, jednak to na pewno nie ostatni obiekt w naszym mieście, który został ozdobiony w kreatywny sposób. O potrzebie wykonania nowej drogi dojazdowej do Puławskiego Hospicjum przy ulicy Niemcewicza mówiło się już od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że niebawem inwestycje wreszcie uda się zrealizować. Na newralgicznym odcinku trwają prace budowlane. Zwycięzca kwietniowego przetargu firma Hydrobruk z Cholewianki zaproponowała w konkursie ofert najniższą stawkę spośród trzech oferentów. Puławski Urząd Miasta dołoży ponad 81 tysięcy złotych do planowanych przez siebie wcześniej 900 tysięcy, aby inwestycja została zrealizowana. Przypomnijmy, że prace obejmują budowę ciągu pieszojezdnego o długości ponad 250 metrów. Na tym odcinku pojawi się też 10 nowych latarni LED. Wykonane zostaną również nowe nasadzenia drzew i krzewów od strony szkoły podstawowej nr 6 oraz skateparku. Zakończenie robót przewidziano na przełom sierpnia i września tego roku.
W lokalnych grupach mediów społecznościowych od kilku tygodni pojawiały się posty z informacją o zaczepiającej i ubliżającej przechodniom kobiecie. Puławscy policjanci interesowali się tą sprawą, jednak niewiele mogli zrobić ze względu na fakt, że poszkodowane osoby nie składały oficjalnych doniesień. Dochodziło do tego, że mieszkańcy naszego miasta w mediach społecznościowych ostrzegali się wzajemnie przed agresywną kobietą. W ubiegłym tygodniu sytuacja ta uległa zmianie i decyzją prokuratury zatrzymano kobietę. Zatrzymanie i aresztowanie podejrzanej to efekt współpracy puławskich policjantów i prokuratury. 38-latce grozi kara 8 lat więzienia. Na 3 miesiące trafiła do tymczasowego aresztu 38-latka z Puław. Kobieta podejrzewana jest m.in. o znęcanie się nad mężem, uporczywe nękanie, groźby karalne wobec kilku osób oraz uszkodzenie ciała kilku osób. Zatrzymanie tej kobiety dzięki współpracy puławskich policjantów oraz prokuratury doszło do skutku. Dzięki temu, że osoby pokrzywdzone zgłosiły się do organów ścigania i złożyły zeznania, kobiecie można było przedstawić zarzuty, co skutkowało jej tymczasowym aresztowaniem. Także jeżeli są osoby również poszkodowane, które chciałyby zgłosić, to jak najbardziej można to zrobić, zgłaszając się do Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Do Księgi Rekordów Guinnessa ten czyn może nie trafi, ale gdyby były prowadzone rankingi głupoty, środowe zdarzenie na pewno zajęłoby wysoką lokatę. Mieszkaniec gminy Puławy okazał się wyjątkową niefrasobliwością. Na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej otrzymaliśmy zgłoszenie, a wraz z nim film o nieodpowiedzialnym zachowaniu młodego kierowcy, który jadąc samochodem marki Volvo przez skrzyżowanie ulic Norwida oraz Partyzantów w pewnym momencie wysiadł zza kierownicy, stanął nogami na otwartym oknie na drzwiach i trzymając się relingu dachowego kontynuował jazdę. Policjanci ustalili, że samochód należy do mieszkańca gminy Puławy, a kierującym był jego 24-letni syn. Mężczyzna został przesłuchany. Policjanci przedstawili mu 3 zarzuty. Użycia samochodu w sposób zagrażający kierowcy oraz osobom, które znajdują się w pojeździe, a także osobom znajdującym się poza pojazdem. Nieustąpienia pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów, a także niekorzystania z pasów bezpieczeństwa. Za wszystkie te przewinienia sąd może ukarać mężczyznę grzywną w wysokości nawet do 30 000 zł. Skierowaliśmy w tej sprawie wniosek do sądu. Zatrzymaliśmy również nieodpowiedzialnemu kierowcy prawo jazdy. Nie ma żadnej zgody na takie zachowania kierowców, którzy narażają na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale także innych użytkowników dróg. W tym przypadku byli to piesi, rowerzyści, którzy znajdowali się w obrębie skrzyżowania, którzy widzieli całą tą niebezpieczną sytuację. Ponadto w samochodzie, w którym kierował nieodpowiedzialny 24-latek, znajdowały się 2 dziewczyny. 2 dziewczyny, które jak się okazuje założyły się z 24-latkiem o napój energetyczny, że wykona ten niebezpieczny manewr. Chłopak wykonał ten manewr, wygrał napój energetyczny, ale stracił prawo jazdy i dalsze przykre konsekwencje czekają na niego przed sądem. O komentarz dotyczący bezpiecznej i rozsądnej jazdy poprosiliśmy instruktora nauki jazdy. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że niezmiernie ważne jest w jakim czasie będziemy te wszystkie nasze rzeczy wykonywać, czyli pozycja, ułożenie rąk za kierownicy, wzrok, gdzie patrzymy, ma bezpośrednio przełożenie na to, jak z tym samochodem będziemy reagować i w jakim czasie jesteśmy w stanie podjąć szybką decyzję. Jeżeli będzie pozycja źle zajęta, zły układ rąk na kierownicy, wszystko to będzie ograniczało czas reakcji, a ten czas reakcji powoduje to, że opóźniamy hamowanie, dostrzeganie jakichś przeszkód, a to może się wiązać z tym, że po prostu nie zdążymy zareagować w odpowiednim czasie na odpowiednie zagrożenie, co może skutkować wypadkiem, potrąceniem i innymi nieprzyjemnościami, które mogą nas spotkać na drodze. Im mniej się skupiamy na drodze, tym mniej reagujemy na potencjalne zagrożenia. Na przykład, jeżeli rozmawiamy przez telefon, nawet jeżeli nie trzymamy tego telefonu bezpośrednio w dłoni, a na przykład korzystamy z systemu głośno-mówiącego w aucie, to taki najprostszy sposób. Jeżeli skupiliśmy się dobrze na rozmowie i pamiętamy, o czym rozmawialiśmy, to znaczy, że w tym czasie źle jechaliśmy. Jeżeli będziemy dobrze skupiać się na jeździe, no to z automatu wtedy będzie ta nasza rozmowa zaburzona przez telefon. I prawda jest taka, że im więcej czynności robimy, tym mniej tej koncentracji będzie na drodze. Jak widać, hazard nie popłaca, bo napój energetyczny z pewnością nie jest wart utraty prawa jazdy, reputacji i być może, bo wszystko przed bohaterem tej feralnej przejażdżki, dodatkowych konsekwencji, przed którymi może stanąć po procesie sądowym. Za ten wyczyn grozi mu łącznie 30 punktów karnych.
Czas spędzony w szpitalu jest trudnym przeżyciem, zwłaszcza dla małych pacjentów. W Puławskiej placówce znajduje się pokój socjalny dla przebywających tam dzieci, które dzięki Stowarzyszeniu Życie z Chorobą nie musi być smutne imienia Karoli Majewskiej, jest bardziej przyjazne dla małych pacjentów. W pomieszczeniu pojawiły się kolorowa tapeta, regał z książkami i kolorowankami, a także przytulanki. Naszym marzeniem jako stowarzyszenia, które prowadzimy już od prawie 3 lat, jest to, żeby w każdym szpitalu było takie miejsce, był taki azyl, jak my to nazywamy, który będzie takim miejscem bajkowym, będzie miejscem kolorowym. Szpital generalnie dzieciom nie kojarzy się najlepiej i jest to rzeczą naturalną, bo to są badania, to są pobrania, to są zastrzyki, to są leki, ale w szpitalu może być też trochę weselej, jeżeli tylko na ścianach, ze ścian będą patrzeć takie oto stwory, jeżeli dziecko dostanie w nagrodę pluszaka, czy dostanie kolorowankę, czy będzie mogło ze swoim rodzicem porozmawiać o różnych sprawach, właśnie kolorując, grając, czy bawiąc się po prostu. Dlatego też jako stowarzyszenie Życie z Chorobą nie musi być smutne. Pomyśleliśmy, że w tych zaprzyjaźnionych z nami szpitalach, a jest ich trochę w województwie lubelskim, nie tylko, będziemy chcieli to życie szpitalne dzieciom, pacjentom, ale też, jak się okazuje, personalowi urozmaicać poprzez takie różne nasze ciekawe, myślę, że ciekawe projekty i pomysły. Życie z Chorobą nie musi być smutne, to jest tytuł bloga, który prowadziła moja córka niemal do końca życia, w którym opisywała przeróżne historie ze swojego zmagania się z chorobą i postanowiliśmy jako przyjaciele, rodzina, że po odejściu Karoli będziemy chcieli też jej różne pomysły wdrażać poprzez właśnie tego typu inicjatywy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że Fundacja Karoliny Majewskiej Życie nie musi być smutne. Jest fundacją, która wspiera nas od dłuższego czasu. Faktycznie dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie fundacja postanowiła podarować nam fototapetę w miejscu socjalnym, tak aby dzieci przychodzące tutaj ze swoimi rodzicami w odwiedziny mogli po prostu się tym cieszyć, mogli się cieszyć tymi obrazami, może być kolorowo. Szpital nie kojarzy nam się tak z czymś wesołym, z czymś dobrym. To jest nasza praca, nas dorosłych. My mamy pomagać przede wszystkim dzieciom i zadbać o to, aby rodzice tutaj się czuli dobrze. Natomiast fundacja dba o tak naprawdę ich pewnego rodzaju emocje, przypomina nam o takich świętach jak Dzień Dziecka, jak Mikołaj. Daje nam różnego rodzaju podarki, które my w imieniu fundacji możemy przynieść tym dzieciom, widząc ich uśmiech, radość, szczęście. Jesteśmy tutaj w pomieszczeniu socjalnym i kuchence dla pacjentów i ich rodziców. Jest to pomieszczenie, które zmieniło swój charakter. Jest bardziej przyjazne naszym pacjentom. Ta tapeta, którą tutaj mamy, budzi ogólny zachwyt wśród dzieci i ich rodziców, co też pozwala jak gdyby zmniejszyć stres, który dzieci przeżywają w szpitalu, wchodząc do takiego pomieszczenia, które jest stricte obrazkowe, bajeczne można powiedzieć, plus pluszaki, plus książki, które tutaj są, troszkę odwracają uwagę tych dzieci i rodziców od problemów, z którymi do nas trafiają i pozwalają się trochę oderwać od tego i jak gdyby poczuć się jak może u siebie w domu, może nawet lepiej. Mali pacjenci są wzrokowcami, więc jeżeli im się to kojarzy dobrze, czyli z ulubionymi bajkami, bohaterami książek, czy też filmów i bajek, no to dla nich to jest jak gdyby odwrócenie kompletnie uwagi od miejsca, w którym są docelowo, czyli w szpitalu. Dla samego szpitala jest to trudno, prawda, zorganizować, natomiast te inicjatywy pomagają nam i zrzucają z nas troszkę ten taki ciężar, bo byśmy chcieli, czasami mamy ograniczone możliwości, a takie inicjatywy pozwalają troszkę udomowić szpital. Miejmy nadzieję, że nowy wystrój tego wnętrza pomoże maluchom w walce z chorobą i umili niełatwy pobyt w szpitalu. Od kilku dni w swoich mediach społecznościowych wolontariusze działający na rzecz Puławskiego Schroniska dla Zwierząt promowali sobotnią akcję sprzątania ścieżek wokół obiektu. Kilkadziesiąt osób od wczesnych godzin przedpołudniowych przywdziało rękawice i z workami na odpady ruszyło w teren. Niestety, jak w przypadku wielu innych miejsc w Puławach, nie wyszli na darmo, bo śmieci uzbierało się kilkadziesiąt worków. Niezwykle cenna inicjatywa wolontariuszy, przyjaciół schroniska, którzy zorganizują tutaj sprzątanie. Co dzień chodzą i widzą, co tutaj się dzieje. Jest to las należący do wspólnoty grupy mieszkańców Puław.
Obok mamy las miejski, który jest sprzątany, jest zagospodarowany, są dosadzane cały czas gatunki, przeważnie liściasta. Tutaj no niestety jakby wymagało to pozwolenia członków wspólnoty. Las, gdzie od lat jakby zwożono większość tych rzeczy, które tutaj widzimy, ja szacuję, że było zwożone już około 30 lat. W tej chwili no, przeszkadza to wielu z nas, wielu wolontariuszom szczególnie i zbieramy co się da i bardzo cieszy ten odzew. Jest około 50 osób w tej chwili przyszło. Zebraliśmy się tutaj rano, w sobotę, w takich warunkach pogodowych, to bardzo cieszy i wzięliśmy się do pracy, żeby oczyszczać. Ja osobiście jeżdżę często po lasach czy rowerem, szczególnie piechotą, uwielbiam spacery na piechotę, to widzę ogromne ilości śmieci nad Wisłą. Myśleliśmy także o sprzątaniu terenu nadwiślańskich, też jako miasto. Niestety są to tereny własności prywatnej i z tymi terenami jest największy problem. Wymagają zezwoleń, są to często właśnie wąskie paski należące do wielu współwłaścicieli i tutaj są te ograniczenia. A tutaj wolontariusze zorganizowali się. Cieszę się, że mogę być tutaj pomocny, że mogę w takim czymś uczestniczyć. I myślę, że z wielu tutaj osoby, które tutaj są, wolontariusze, przyjaciele schroniska, dzisiaj są szczęśliwi, że w końcu porządkują ten teren, gdzie co dzień właściwie z psami spacerują. Sprzątanie ścieżek wokół Puławskiego Schroniska to ważna inicjatywa, która ma na celu utrzymanie czystości wokół miejsca, gdzie przebywają bezdomne zwierzęta. To także działanie dla samych wolontariuszy i zwierzaków, z którymi wychodzą regularnie na spacery. Można rzec, że porządkowanie terenu wokół schroniska to także działanie w kierunku pozytywnego wizerunku tej instytucji, głównie w oczach odwiedzających i chętnych na adopcję zwierzaków gości. Warto dodać, że utrzymanie porządku wokół schroniska wpływa również na bezpieczeństwo zwierząt, eliminując potencjalne niebezpieczne przedmioty na trasie spacerów. Dzisiaj mamy fajną akcję, zbieramy śmieci wkoło ścieżek naszego schroniska puławskiego. Kochani, jest troszeczkę tego wszystkiego, przez lata się nazbierało, no ludzie nie patrzą właśnie na tą przyrodę i troszeczkę musimy to wszystko pouporządkowywać. Jest naprawdę bardzo dużo tego towaru, zaskoczyło nas to, bo jak się nie grzebnie w liściach, to jest po prostu od butelek, przez opony, kalosze, buty, lodówki, opony od traktora, także, że naprawdę wszystkim, którzy to wyrzucali, niech teraz uszy po prostu płoną, a nasze stowarzyszenie działa, dziewczyny działają w lesie, mam nadzieję, że kamera też je uchwyci, także polecamy nasze stowarzyszenie, polecamy oczywiście schronisko w Puławach dla bezdomnych zwierząt i polecamy to, żebyśmy dla tych zwierzaków robili jak najwięcej, bo one tam siedzą w tych boksach i czekają na nas, także zapraszam wszystkich na spacery, na to, żebyśmy czynnie brali udział w ich socjalizacji, bo te zwierzęta same się o to nie upomną, także pozdrawiam wszystkich i zapraszam jeszcze raz. Jak usłyszeliśmy, sobotnia akcja to także edukacja społeczności lokalnej na temat problemu śmieci i odpadów, która ma zachęcać do bardziej ekologicznego podejścia do szeroko rozumianej ochrony środowiska. Funkcjonariusze policji nieustająco apelują o ostrożność na drodze do wszystkich jej użytkowników. Niestety w zeszłym tygodniu w Puławach doszło do groźnego wypadku z udziałem rowerzysty i samochodu. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Alei Partyzantów z ulicą Słowackiego. Jak wynika z ustaleń policjantów, kierujący samochodem Honda, jadąc od strony Alei Partyzantów i skręcając w ulicę Słowackiego, doprowadził do zderzenia z rowerzystą przejeżdżającym po przejeździe dla rowerów. Kierujący rowerem, 66-letni mieszkaniec Puław z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Badanie wykazało, że był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca Hondy był trzeźwy, to 21-letni mieszkaniec Puław. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza jeżeli warunki pogodowe są niesprzyjające, kiedy robi się ciemno, kiedy pada deszcz i te warunki są gorsze, widoczność jest słabsza. Szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów, osoby poruszające się na hulajnogach czy urządzeniami wspomagającymi ruch. Pamiętajmy, że zasada trzeźwości na drodze obowiązuje nie tylko kierujących pojazdami mechanicznymi, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Za moimi plecami jedno z bardziej niebezpiecznych i ostatnimi czasy mocno kontrowersyjnych przejść dla pieszych w Puławach. A chodzi o to, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak kierowcy powinni je traktować. Czy jako przejście dwuetapowe, czy jako jednoetapowe. Czy kierowca zatrzymujący się przed przejściem powinien przepuszczać pieszego, który przechodzi z jego lewej, skrajnej strony, czy też spokojnie przejeżdżać, by
nie tworzyć korków, które zwłaszcza w godzinach szczytu przy ulicy Piaskowej nam mocno doskwierają. O te i inne sprawy dotyczące tego skrzyżowania zapytamy pracowników, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Jadąc od Dęblina w kierunku ulicy Piłsudskiego ma pan obowiązek bezwzględny zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Dodatkowo jest to jedno z przejść tak zwanych inteligentnych, czyli oznakowane dodatkowo żółtym sygnałem świetlnym, błyskowym. Natomiast jeżeli, tak jak pan powiedział, jadąc od Dęblina w kierunku ulicy Piłsudskiego, jeżeli pieszy przechodzi od tak zwanego liceum katolika, jest to przejście, dwa przejścia tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że na środku mamy zgodnie z rozporządzeniem tak zwaną strefę oczekiwania. Czyli my, kierujący, jak również i piesi, musimy rozróżniać, że tam są dwa przejścia dla pieszych. Czyli sprawa jest jasna, jeżeli mamy przejście, jeżeli mamy przechodnia po środku, po swojej lewej lub prawej stronie, chcącego wejść na przejście, bezwzględnie musimy mu ustąpić pierwszeństwo. Tak, zgadza się. Pamiętajmy, że przepisy się zmieniło i pieszy teraz, wchodząc na przejście, ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem, aczkolwiek apelujemy z tego miejsca do tych pieszych, żeby też nie wchodzili bezpośrednio przed jadący pojazd, z tego względu, że pojazd nie zatrzyma się w ciągu sekundy. Coraz bliżej remontu Puławskiego Sądu Rejonowego i Prokuratury. Obiekt przy ulicy Lubelskiej już od dawna wymaga renowacji. Zielone światło dla prac modernizacyjnych dała starosta Puławski Danuta Smaga, która udzieliła pozwolenia na inwestycje. Starosta Puławski decyzją z dnia 16 maja 2023 roku zatwierdził projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Skarbu Państwa, w tym wypadku dla Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Pozwolenia obejmującego przebudowę i budowę budynku Sądu Rejonowego w Puławach i Prokuratury Rejonowej w Puławach. Inwestora teraz czekają uzgodnienia i oczywiście procedura przetargowa, natomiast no, nie do nas pytanie, kiedy ona się rozpocznie. Miejmy oczywiście nadzieję, że jak najprędzej, natomiast z tego, co nam wiadomo, w roku obecnym to zadanie nie zostało wpisane do planu postępowań przetargowych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Lublinie, który właśnie tego typu inwestycje realizuje. Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem budynek ma zostać powiększony o dodatkowe skrzydło, w którym znalazłyby się nowe sale rozpraw, pokoje sędziów, biura oraz czytelnia akt.
Zmieni się również otoczenie budynku. Ma powstać m.in. nowy parking, plac manewrowy oraz chodniki. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszy przetarg na inwestycje w budynku przy ulicy Lubelskiej. Prace remontowe najprawdopodobniej potrwają nawet 3 lata. Ogólnopolska akcja Czysta Wisła to inicjatywa mająca na celu oczyszczenie rzeki Wisły oraz jej otoczenia z odpadów i śmieci. W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy zarówno większych miast, jak i mniejszych miejscowości angażują się we wspólne sprzątanie brzegów rzeki. To ważne wydarzenie ekologiczne, które ma na celu podkreślenie konieczności dbania o środowisko naturalne. Akcja Czysta Wisła promuje świadomość ekologiczną i zachęca do aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody. Od wielu lat pływam kajakiem po rzekach, morzach i oceanach. I namawiam ludzi do tego, aby troszczyli się o wodę. W zeszłym roku kończyłem taki 3-letni projekt, który się nazywał Odyseje. W 2020 roku przeszedłem całe polskie wybrzeże razem z wolontariuszami sprzątając polskie plaże. Rok później ponad 800 km z Bieszczadów w Sudety sprzątaliśmy górskie szlaki. W zeszłym roku, to był trzeci rok Odysei, postanowiliśmy połączyć góry z Bałtykiem, w związku z tym była pora na królową polskich rzek, czyli Wisłę. Ponad 1000-kilometrowy marsz połączony z rowerem, z kajakiem, z rolkami, połączony ze spotkaniami i się zakochałem w Wiśle. Po drodze spotykałem mnóstwo ludzi, którzy zwracali mi uwagę na jedną rzecz. Co my będziemy sprzątać w tym miejscu, w którym jesteśmy, kiedy zaraz te śmieci spłyną do nas z miasta, z miejscowości, które jest wyżej. I to jest prawda. I to mnie przekonało do tego, żeby zaprosić, poprosić, namówić ludzi do tego, aby zadbali o kolejne miasta. I mam przede wszystkim tutaj dla mieszkańców Puław dobrą informację, a mianowicie ponad 10 tysięcy ludzi zobowiązało się już posprzątać Wisłę do Puław. Czyli będą akcje w Kętach, będzie akcja w Bielsku-Białej, będzie akcja w Wiśle, będzie akcja w Żywcu, w Skawinie, w Oświęcimiu. I w związku z tym mam prośbę do mieszkańców Puław. Posprzątajcie Wisłę, żeby była czysta w Warszawie, w Gdańsku i ostatecznie w Bałtyku, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie naszej rzece pomóc. Taka jest idea w ogóle akcji. Akcja, która się nazywa Akcja Czysta Wisła, będzie prowadzona od 25 sierpnia do 3 września. Oczywiście tak naprawdę można cały czas tą akcję prowadzić, bo najważniejsze w tych naszych działaniach nie jest nawet sprzątanie, tylko mówiąc prosto niezaśmiecanie, bo jeżeli nie będzie zaśmiecana rzeka, to wtedy nie będzie problemu. No ale jak wszyscy wiemy, są śmieciory, trzeba z nimi walczyć. Kto ma to zrobić, jak nie ci, którzy walczą i troszczą się o rzeki. Ogłosiliśmy informację o tym, że w ramach akcji będą wspierane lokalne organizacje, które zechcą przeprowadzić tego typu działania na swoim terenie, na swoim odcinku Wisły. No i ku mojemu wielkiemu, nawet nie zaskoczeniu, ale wielkiej frajdzie i przyjemności, za mną widzicie super ekipę, która się zgłosiła do tego, aby zadbać o ten kawałek Wisły w Puławach. I mam nadzieję, to jest kapitalny przykład dla całej Polski. Można powiedzieć, że dzisiaj serce Wisły bije w Puławach. I to nie żadne tutaj, że tak powiem, podlizywanie się, ale naprawdę. No, to jest tak naprawdę wszystko w naszych rękach i dzięki Wam no, po prostu jest świetny przykład, żeby go pokazywać wszystkim innym. Więc zapraszam po pierwsze mieszkańców Puław, turystów, samorządowców, firmy, biznes, wszystkich, którzy, wodniaków szczególnie, żeby się przyłączyli do działań, żeby pokazali, że Wisła może być czysta i żeby pokazali, że dbają też o kolejny kawałek rzeki. Akcja Czysta Wisła jest rozwinięciem akcji Czysta Odra. Obie inicjatywy mają za zadanie oczyszczenie dwóch największych polskich rzek oraz ich otoczenia. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie ze strony Banku Crédit Agricole, który jest fundatorem grantów dla grup sprzątających. Co roku Polacy przynoszą ze sklepów ponad 5 milionów ton opakowań, głównie plastikowych. Tylko 30% tych opakowań jest segregowanych i przetwarzanych później ponownie. Cała reszta trafia do lasu, na łąki, do rzek, do jezior i w efekcie również do morza.
Niestety plastik bardzo szybko degraduje i w większości tych śmieci nie widzimy, bo to są mikrocząsteczki plastiku, tak zwany mikroplastik. To są cząsteczki niewidoczne dla ludzkiego oka, ale one nie znikają ze środowiska, cały czas tam istnieją. Zwierzęta, które żyją w wodzie, bardzo często mylą ten mikroplastik z pożywieniem, połykają go i umierają z głodu, mimo że mają pełne żołądki. Musimy z tym walczyć i musimy sobie uświadomić, że każdy człowiek jest źródłem zanieczyszczenia środowiska mikroplastikiem. I każdy człowiek może być też rozwiązaniem tego problemu. Dlatego organizujemy tę akcję, mając pełną świadomość, że my systemowo nie rozwiążemy problemu zaśmiecania, ale chcemy uświadamiać ludzi i zmieniać nawyki, żebyśmy wszyscy zdawali sobie z tego sprawę z tego problemu. I żeby jak najwięcej osób dołączało do tej akcji, żeby jak najwięcej osób miało świadomość i walczyło z tym problemem już u siebie w domach. Najwięcej mikroplastiku powstaje w naszych pralkach, kiedy pierzemy ubrania. Wtedy cząsteczki włókien, sztucznych włókien, które są w ubraniach, wydostają się z wodą właśnie do rzek, rzekami spływają do morza i zanieczyszczają środowisko wodne. Jeśli zabijemy życie w morzach, to zabijemy wkrótce życie również na lądzie. Naukowcy szacują, że w 2050 roku, czyli już za 27 lat, w bardzo przewidywalnej przyszłości, w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. I to jest przerażająca wizja, dlatego chcemy coś zrobić, żeby tak źle się nie stało. Puławska edycja akcji wystartuje 2 września. Zbiórka wolontariuszy przewidziana jest o 10 przy ulicy Dęblińskiej pod Nowym Mostem. Organizatorzy przewidują około 3-godzinne sprzątanie. Co dalej z zebranymi odpadami? Zostaną wyniesione do drogi i zabrane przez śmieciarkę z wyznaczonego miejsca. Organizatorzy przypominają, że najlepiej ubrać długie spodnie ze względu na roślinność. Podczas akcji sprzątania wolontariusze nie będą wchodzili do wody. My tak naprawdę odpowiedzieliśmy na apel, który Dominik wystosował do społeczności, bo zależy nam na tym miejscu, w którym żyjemy. Już w tym roku zorganizowaliśmy wcześniej nieformalnie takie wydarzenia sprzątania nabrzeża Wiślanego i naprawdę to, co zobaczyliśmy, z czym się zmierzyliśmy, to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Śmieci jest bardzo dużo. One, tak jak Dominik wcześniej powiedział, napływają do nas, ale nie tylko, bo wystarczy przejść w tej chwili i zobaczyć, że tych śmieci takich rzuconych niedawno jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego my, jako Stowarzyszenie Razem dla Puław, 26 sierpnia o godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej planety, do włączenia się do tej akcji, spędzenia z nami czasu i zrobienia czegoś dobrego dla nas, bo to od nas zależy, czy i w jakich warunkach nasze dzieci będą żyły i jak i czy w ogóle nasza planeta przetrwa. Dlatego też bardzo dziękuję Dominikowi za taką akcję. Myślę, że to nie jest pierwsza i ostatnia akcja. Będziemy się do niej czynnie oczywiście włączać i zachęcać inne stowarzyszenia, organizacje, przedsiębiorców oczywiście do tego, aby dbali o nasze środowisko. Dziękuję również Bankowi Credit Agricole, który zdecydował się, zaufał Dominikowi i postanowił zainwestować w przyrodę, zainwestować tak naprawdę w życie na ziemi. W ramach ogólnopolskiej akcji Czysta Wisła tysiące wolontariuszek i wolontariuszy przez 10 dni od 25 sierpnia do 3 września będzie sprzątać Wisłę od gór aż po Bałtyk. Urząd Miasta Puławy przekazał smutne informacje o odejściu 2 osób związanych w przeszłości z Radą Miasta. W ostatnich dniach odeszła Kazimiera Górska, która była radną drugiej kadencji Rady Miasta Puławy w latach 1994-98. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach o godzinie 11. Zmarł również Jan Wawer, który pełnił funkcję radnego nieprzerwanie od 1998 do 2014 roku. Przez 2 kadencje był też wiceprzewodniczącym Rady Miasta. W 2016 roku został wyróżniony odznaką honorową za zasługi dla Puław. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 11.30 w Żyżynie. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia. Kolejka linowa na Błoniach, powszechnie zwana Tyrolką, służyła mieszkańcom Puław przez niecały rok. Jak poinformował Urząd Miasta w Puławach, niedawno urządzenie uległo uszkodzeniu i musiało zostać oddane do naprawy i w związku z tym wyłączone z użytkowania. Konieczność naprawy wynika przede wszystkim z niewłaściwego użytku, w tym korzystania przez więcej niż jedną osobę jednocześnie. Jak zauważają osoby komentujące wpis w mediach społecznościowych, nieraz na jednym siodełku wisiały po 3 osoby, co zdecydowanie przekracza możliwości Tyrolki.
Pamiętajmy o tym, aby dbać o dobro wspólne, ponieważ w ten sposób będziemy mogli dłużej z niego korzystać. Prawdopodobne zakończenie remontu i przywrócenie Tyrolki do użytkowania zaplanowano na koniec sierpnia. Tegoroczne wakacje nieuchronnie zbliżają się ku końcowi, jednak z prognoz wiemy, że cieplejsza aura zostanie z nami na dłużej. Wysokie temperatury i bliskość rzeki zachęcają do korzystania z różnorodnych form wypoczynku. Szczęśliwie ten rok okazuje się być wyjątkowo bezpieczny. W porównaniu z 2022, kiedy w Wiśle na terenie naszego powiatu potwierdzono 4 utonięcia, w tym roku nie doszło do żadnej takiej sytuacji. W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu utonęły 4 osoby, to o 4 życia mniej, to przynajmniej 4 rodziny, które straciły kogoś bliskiego. Podkreślam to nieprzypadkowo, ponieważ często przyczyną tego typu zdarzeń, czyli utonięć, jest brawura, jest alkohol, jest przecenianie własnych umiejętności. Bo to, że umiemy pływać w warunkach bezpiecznych, na basenie, pod okiem ratownika, nie oznacza, że umiemy pływać w sytuacji, kiedy wejdziemy do bardzo zdradliwej rzeki, jaką jest Wisła, gdzie są miejsca, które powodują, że w pewnym momencie to dno się kończy, ten grunt pod nogami się kończy, możemy to życie zakończyć tragicznie. Niestety tą czujność tracą też osoby doświadczone. To są wędkarze, którym wydaje się, że znają rzekę doskonale, znają te miejsca, ale okazuje się, że właśnie te przekosy różnego rodzaju, takie niebezpieczne miejsca powodują, że do takich zdarzeń też w ubiegłych latach dochodziło. To, przed czym chcielibyśmy przestrzec i przypomnieć, że osoby, które pływają skuterami, pływają łodziami, powinny mieć odpowiednie uprawnienia. Nie powinny znajdować się pod wpływem alkoholu, podobnie jak osoby, które pływają w wodzie i które opiekują się dziećmi. Jeżeli pod naszą opieką są małoletnie dzieci, nie powinniśmy spuszczać z nich oka. Powinniśmy zwracać na nich uwagę w każdym momencie i nie dopuszczać do tego, żeby te dzieci podejmowały ryzykowne zachowania, uczyć je od najmłodszych lat tego, żeby były odpowiedzialne za siebie i za innych. To, co zaobserwujemy, to tak zwana brawura na terenie rzeki Wisły, nieznajomość tej rzeki. Często się zdarza, że tutaj jesteśmy na terenie portu Marina, gdzie mieszkańcy znający ten teren wiedzą, jak się zachować, wiedzą, jak ta Wisła wygląda. Natomiast jeśli chodzi o przyjezdnych typu tak zwanych turystów sezonowych, gdzie to z Kazimierza korzystają, czy z Puław, z miejscowości takich jak Radom, Lublin, Warszawa, gdzie w przypadku chociażby nawet tych turystów warszawskich, ta Wisła jest trochę inna. I zdarza się taka sytuacja, że cytując stwierdzenie, u nas to się da wszędzie pływać, a u was to jakoś tak płytko, ta głębokość jest zmienna, te miejsca są niebezpieczne, policja pływa i krzyczy, więc jest ta prewencja, jest to jakoś i nie można sobie tak troszkę poszaleć. Miejscami nieodpowiedzialnych zachowań bywają także mosty i kładki na rzece, które wbrew pozorom nie są bezpiecznymi miejscami. Mamy tutaj dwa tak jakby aspekty, czyli aspekt ten, gdzie tak zwana trauma życiowa powoduje, że wybieramy most jako miejsce zakończenia swojego życia, aczkolwiek zdarzają się zdarzenia też takie tak zwane symboliczne, wesołe, radosne dla niektórych, kiedy ktoś wpadnie na pomysł przejścia górą mostu, skok z mostu, skok z barierki, no co mi się stanie, tak? No jest woda pod spodem, więc tak naprawdę ciepło, zimna woda, super, no przyjemnie. Oczywiście od razu mogę powiedzieć, że na dole czeka nas bardzo płytka woda i często pod mostem w niektórych miejscach wodę mamy po kostki, więc mimo wszystko, że to lustro wody przykrywa tą płyciznę, skok z tej kładki pieszej może się skończyć kalectwem, jeżeli nie śmiercią. Nie zapominajmy o tym, że na rzece Wiśle obowiązuje zakaz kąpieli. Najlepiej w tym celu korzystać ze strzeżonych basenów i kąpielisk. Przystanek Włostowice Pętla zostanie wyremontowany. Jak poinformował Miejski Zakład Komunikacji w Puławach, w związku z rozpoczęciem prac remontowych od dnia 28 sierpnia tego roku, autobusy linii 1, 14, 19 i 28, które zaczynają i kończą swoje kursy na remontowanym przystanku, przekierowane zostaną na tymczasowy przystanek znajdujący się w pobliżu skrzyżowania ulic Kilińskiego-Piesecznica. Przejazd autobusów do przystanku tymczasowego zostanie poprowadzony przez ulicę Piękną i Kilińskiego. Ważną informacją dla pasażerów korzystających z tych linii jest fakt, iż godziny odjazdów autobusów nie ulegają zmianie. Przewidziany czas trwania remontu przystanku Włostowice Pętla to około 6 tygodni.
Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Partyzantów to obiekt, który czasy świetności ma już za sobą. Od kilku lat regularnie wraca temat przyszłości hali i jej ewentualnego remontu lub wyburzenia. Puławscy radni podczas ostatniego posiedzenia Komisji Sportu przyjrzeli się budynkowi osobiście, po czym przygotowany został wniosek do prezydenta miasta o zabezpieczenie kwoty 200 tysięcy złotych na wykonanie ekspertyzy, która oszacuje, jakie są najważniejsze potrzeby remontowe i koszty remontu. Jeżeli chodzi o naszą halę sportową, to na dzień dzisiejszy ona funkcjonuje. Pamiętajmy o tym, że ten obiekt jako obiekt budowlany przechodzi roczne przeglądy oraz pięcioletnie przeglądy budowlane. W przypadku naszej hali, ponieważ rzeczywiście jej stan nie jest najlepszy, te przeglądy pięcioletnie są częstsze. I nie ukrywajmy, że poszczególne osoby, które dokonują tych przeglądów, jednak wpisują pewne warunki, które musimy spełniać. Na ostatniej komisji sportu, na której miałem również przyjemność uczestniczyć, myśmy jakby zwiedziliśmy w cudzysłowie całą halę, również jej zaplecze. Nie będę ukrywał, że to nie jest obiekt, który jest nowy i to jest obiekt, który wymaga podjęcia decyzji, odważnej decyzji, czy będziemy wykonywali generalny remont tego obiektu, czy będziemy ewentualnie myśleli o jego zburzeniu i w tym miejscu w budowaniu na pewno basenu. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby ta funkcja sportowa dla mieszkańców, żeby pozostała właśnie w tym miejscu. Ale wydaje mi się, że zapominamy o jednej bardzo ważnej kwestii. W tej chwili u wojewódzkiego konserwatora zabytków została rozpoczęta procedura wpisania naszego obiektu, naszej hali sportowej położonej przy ulicy Partyzantów do wojewódzkiej ewidencji zabytków. I moim zdaniem wnioski, które wyciągnęła komisja na swoim ostatnim posiedzeniu, są błędne, ponieważ rozpoczęcie tej procedury narzuca na nas pewne uwarunkowania, czyli nie możemy wykonywać tam już prac budowlanych, które wymagają zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, możemy wykonywać tylko i wyłącznie bieżące prace konserwacyjne. Więc wniosek do pana prezydenta o to, żeby przeznaczyć z tego, co pamiętam, kwotę 200 tysięcy złotych o wykonanie ekspertyzy, czy bardziej opłacalny jest remont tego obiektu, czy bardziej opłacalne jest jego zburzenie i ewentualnie postawienie nowego obiektu, w chwili obecnej jest bezzasadny, ponieważ najważniejsze jest to, jaką decyzję podejmie pan konserwator. Według informacji, które ja posiadam, to, że ten obiekt zostanie wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, te szanse są bardzo duże. Uważam, że to nie jest dobre dla naszego miasta, ponieważ zamyka nam to pewne możliwości rozwiązania problemu, jeżeli chodzi o naszą halę sportową. Ale pamiętajmy również o tym, że decyzja konserwatora nie jest decyzją ostateczną i moim zdaniem tu powinien zostać położony nacisk na to, żebyśmy się dobrze przygotowali na ewentualne odwołanie od decyzji pana konserwatora. Rzeczywiście aktywność niektórych osób w mediach społecznościowych wzrasta w zależności od tego, czy dana kampania się zbliża, czy zbliża się jakieś inne ważne wydarzenie. Osobiście uważam, że jest to tak ważny obiekt dla mieszkańców, że nie powinniśmy tutaj jakby być populistami, jeżeli chodzi. Ja jestem emocjonalnie związany z tym obiektem. Ja chodziłem do szkoły piątki, ja tam miałem zajęcia pływania, tam miałem również zajęcia WF-u, tam z panem Witaszkiem piłkę ręczną ćwiczyłem, tam z panem Kowalczykiem, który trenował mnie nauki pływania, więc jakby czuję się związany z tym obiektem i na dzień dzisiejszy moim zdaniem powinniśmy skupić cały wysiłek. I ten intelektualny i również finansowy na tym, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten obiekt wpisać do wojewódzkiej ewidencji zabytków. I powtarzam jeszcze raz, moim zdaniem ten obiekt powinien w swojej funkcji pozostać w tym miejscu, a o tym, czy go zburzymy, czy ewentualnie będziemy remontowali, ale ta adaptacja będzie bardzo skomplikowana, to o tym powinni zdecydować mieszkańcy. Obecnie to nowa hala przy ulicy Lubelskiej jest główną areną rozgrywek sportowych i wydarzeń kulturalnych, jednak funkcjonujący od 1974 roku obiekt wciąż spełnia swoją rolę.